Co się dzieje? Na was. Na waszych oczach. Tak, powrót to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, ogólnie jak to się stało? Powiem w skrócie. Pewna osoba, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, fankę Wiedźmina 3, dała mi prezent na imieniny. To tak zarąbisty, że po prostu uznałem, nie, koniec tego, koniec ciszy na kanale, koniec siedzenia na dupie, koniec siedzenia cały czas przy innych rzeczach, czas wrócić na kanał i zrobić taki klaps po prostu. I robimy właśnie Wiedźmina 3 Gon. Już zacznę od początku, miecz i opowieść, ponieważ nie jestem wymagającym wyprawnym graczem. Wyświetlanie samouczków włączone, kumulacja wyborów z dwójki nie wyłączone. No, ogólnie niech się zacznie, dobra, niech przejdzie scena, to wam opowiem. Nie, muzyka z tego początku strasznie mi się podoba. Nie wiem, jak bardzo będzie dobrze mikrofon słyszeć, a jak coś mówcie. Mam ciary, jakbyście to widzieli na kamerce. Ja dosłownie mam już ciarki, aż mi włosy podskoczyły. Też uwielbiam tą muzykę intro. Powiem co, jak przez to. Bęcik mu upadł. To się na tym cinematiku strasznie staro wygląda, Geralt. Normalnie oglądał The Walking Dead, to tutaj zakopali trupy, a nie wyszły z ziemi. Może ta muzyka słowiańska, ale mnie po prostu nakręca jak jakąś zabawkę po prostu. Nie, istnieje zabawka intymna. Oficjalnie możemy uznać, że seria się rozpoczęła momentem, kiedy weszła ta muza. O, wezmi z Geraltem się sobie rapią. Wiecie, takie jestem błogim. Jak jest taki sens, bardzo dobrze spać. Głęboko. Gdy nie chrapałem, to nie wiem. Termoręki, niskie się głębi. Oczywiście najbardziej ikoniczna scena z Wiedźmina. Teraz kąpiący się w wannie. O! Rabąż nas. Gryzie. Gra.
Ale konza. Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Tam można zobaczyć w tym inne różne możliwości wykorzystania. Na przykład jako kreator. Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już, zanim Vesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami. Ona też jest... Wiem, że to jest adoptowana córka, ja nie dostępowałem dokładnie nauczony fabuły. To jest z niespodzianki. No to... na razie. No, na razie. Iście. Boże, jak się wierci ten widok. Nice. Może YouTube mnie nie zabije za ten widok. A nie świeć bubskiem, jak influencerki na TikToku. Ja chcę mieć widok dobry. No, dziękuję. Geralt, nie patrz już tak na dupę. My idziemy teraz na przygodę. Kerry Moren, witaj w samouczku gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Samouczek prowadzi cię podstawową mechanikę gry. Każdy pies zapisuje się do scenariuszu oczywiście, bla bla bla. Świat, rozgrywka, informacje szczegółowe. O mój Boże, nie wierzę. Toż to Wiedźmin, minimapa. A bo gra w Wiedźmina, co jest kurwa? O! Kurde. Trochę to wygląda, jakbym był bardziej pijany na tej. Kończy ci się sok. Mhm, wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Ale wracając. Dlaczego Wiedźmin? Dlaczego ta gra? Otóż, moi drodzy, ogólnie jeśli mogę powiedzieć, że ta gra nie jest za głośno, czekajcie. Nie mam pewności. Od 2,5. Jakieś informacje, lo. Potrzebne mi, dobra. Wracając, skąd Wiedźmin? Otóż pierwsza podstawowa informacja. Nigdy nie grałem Wiedźmina. Tak, jestem osobą, która nie grała Wiedźmina. Z prostego powodu, mój kiedyś komputer był głównie do Minecrafta i do Call of Duty'ów. Później była zmiana, jakoś cały czas się ten Wiedźmin ocierał, ale nie byłem pewien, grałem w Assassin'y i tak dalej. Ale ostatnio pewna osoba mnie zachęciła do Wiedźmina. Zakochałem się w tym świecie, w muzyce, soundtracku, fabule. Aż nawet sam chciałem zrobić jakąś swoją alternatywną wersję, dodatek, że tak to powiem. Oczywiście dodatek, że fabularny, co nie wiecie o co mi chodzi. Z fabułą albo po prostu książkę fanowską. I co? Gramy sobie, będzie z tego cała seria. I oczywiście nie spodziewajcie się, że na każdym odcinku będzie kamerka, bo jednak... Trzeba pamiętać, że odcinki z kamerką są dłużej nagrywane niż normalne. Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Do białej karnacji nie pasuje złoto, tylko srebro. Jak do czarnej karnacji pasuje opal. Albo jakieś czarne bransoletki. Oczywiście no racism, spokojnie. I dosłownie no racism, bo tutaj nie ma nawet czarnych elfów, także... Bym coś powiedział, ale nie. Jest klucz. Mam opcję jeszcze pogadać z Yennefer. Powiem, że mogę jeszcze tutaj sobie pochodzić i posprawić, co tu jeszcze ciekawego jest. Okej, okay, ten płaszczyk. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Bieliznę. Bieliznę to ja widzę nawet teraz. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Chcę pobyć z tobą jeszcze trochę, bądźmy nierozsądni. Bądźmy nierozsądni. Nie chcę być rozsądny. Aha, więc to takie buty. No, kozaki. Zrobię sobie makijaż.
A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. I tak działa otwarty związek WDŻ w Wiedźminie 3. Dobra. Wychodzimy. Halo, wujku, wezmij, że... Chodzę. Musiałem zająć się twoją kobietą, ubrać się. Boże, ten klip miał... Dalej. Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Stary... Chodź. Ty się go boi. Na dupie się. Stary. Ach, piękny to karmotek. Zdaje się, że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z guli i alguli. Dałeś jej tę cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Nie wścieka się na nią, że ona po prostu lubi bić się z ludźmi, lubi im dawać kopa w jaja. Nie wściekaj się na nią. Jak tu się nie wściekać? Nic poń musi robić wszystko po swojemu. I to w niej lubisz. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Oczywiście. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Pokazać, że widzimy się na dole. Bohones, diamentos, butelos, paniachos. Dlatego, że jest... Źle. O. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Ale wymachł. Wow, ale... No i po mieczu. Brawo! Nie jesteś w cyrku. Piruet. Źle. Postawa. Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Ja tego nie zrobię, bo moje krzesło dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Te prosiny nie... Nie no, lepiej, żeby tak było. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. Fuj! No właśnie, więc lepiej bądź grzeczna. Chodź, poćwiczymy z resztą na dole. Idziemy przez mury. Tam łuczek eksploracji? Oczywiście, że tak. Muszę wszystkiego się nauczyć. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole, czy na wczasach? Uśmiechnięta. Chyba jak spadniesz. I co, Ciri, ja pierwsza, możesz wąchać mi łotkur, bo ja pierwszy idę jak potwór. A, oczywiście spacja. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków.
Ciri, bez wygłupów. Boże, jak takie małe dziecko po prostu to lubi się śmiać, kurwa, z nauczyciela. Też taka jest opcja. Dobra. Wchodzimy. A nie! Chciałem zejść. Nie skakać. Dobra, mniej więcej wiem, bo widziałem, jak grałem u jednej osóbki pewnej. Wygrałem. Bo masz dłuższe nogi. Jak już będę duża, to ci pokażę. No, pokażesz mi. Aż tracę po prostu panowanie nad sobą i zabiję wszystkich tego gonu. Bo mniej więcej wiem, co to jest dziki gon. Geralt, nie zagaduj mnie, bo się potknę i zlecę. Oj, tam nic ci się nie stanie. Czego się spodziewałaś? Weź Wesmirze. Idźmy. Jest i Lambert i... Tam nauczony wszystkiego. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Jestem wdzięczny Zosi. Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesmirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczym u pantery Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesmirze. Wracaj. Chcesz powiedzieć, żebyś zadanie nie oj. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłaś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesmir tak mówił. No, pojętna z ciebie uczennica. Niezbyt grzeczna, ale za to pojętna. To jest ważne. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Oj, tam kukła też jest fajna. Jak lalki na pewno. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Nie no, uwez mi podstawy, no ja muszę wiedzieć, jak się walczy w tym świecie. Jedynka. Lepiej przećwiczmy podstawy. Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko, choćby do poziomu nowicjusza. Wiem, jeśli są jak były noty... Obstawiam, że były pewne notatki tam w środku. Tam jeszcze w... Wyciągnij miecz, Geralt! W pokoju tym w Kermorence byłem z Yennefer. Więc mogłem wszystkiego nie przeczytać, albo w ogóle nie przeczytać, ale spokojnie. Ja to na spokojnie znowu przeczytam. Od rycerzy w płytkowych wzorach przez eteryczną opiorę po gigantów wiedźmini muszą być przygotowani do walki z każdym przeciwnikiem. Niezależnie od tego, czy jest to potwór, czy człowiek, dlatego dysponują bogatym asortymentem środków do walki. Podstawowym narzędziem pracy są dla wiedźminów miecze stalowe, które walczy z nimi. Pewne do walki z potworami. Każdy wiedźmin posługuje się ponadto z prostą magią, znaki nie są tak potężne jak zaklęcia żarodziejów, ale może je rzucać bardzo szybko, używając tylko jednej ręki, przez co dobrze sprawdza się w czasie walki. Wiedźmińskie szkolenie obejmuje również podstawy alchemii, zabójcy potworów, potrafią wykorzystywać eliksiry bojowe, oleje nakładane na ostrze miecza i petardy eksplodują w porzucaniu w tel. Zet, aby oznaczyć sobie cel. No to okej. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz. Uderzenia. Nie oszczędzaj się. Uderzeniu, młoda panno. Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Dobra. Zatakuj mnie, Wesmirze, zrobię unik, alt, dobra. Prawda jest taka, że ja chcę się znowu przećwiczyć, bo mi pokazywała pewna osoba, jak to się robi. Gościu, dziękuję. Także ja już mniej więcej znam podstawy walki, ale wolę sobie powtórzyć, żeby... O! Mogę parować. Nawet nie wiedziałem, a ja tylko robię uniki w grze. Co ja mam blokować? Walczę z kupią kukłą. Ćwicz na sucho. Na sucho. Inne rzeczy też w Wesmirze można na sucho ćwiczyć. Riposta. Cios, odpowiedź. Dobra. Oj, tam gadasz, kurna. Nawet ludzie na pewnych stronach nie są za starzy na pewne rzeczy, więc także nie mów mi tu głupot, Wesmirze.
No dawaj. A koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Dobra, szybciej, bo się zaraz skończy ta tarcza. Znak Quen chroni przed obrażeniami, którymi efektami krytycznymi. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Dobra. Widzisz? Gdyby nie chronił mnie Quen, zająłbym się ogniem. Tam teraz? Art, Geralt! No dalej! Patrz, Ciri. Art każdego wytrącił z rytmu. Kolejna akcji. Jak będzie mnie tego. A, wiem, co się dzieje z akcji. Akcji potrafi zamącić w głowie. No, wszystko dobrze, Wesmirze, bo tak troszeczkę, kurna, byłeś oszołomiony. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. O kurde. No to żeś mnie, kurna, w bójku Wesmirze rozpieprzył. Dobra, celujemy. Leci. Nice. Dobra, starczy. Trening dowolny. Ała! No czemu mnie pod... Nie, ja dzwonię. Dzwonię na policję. Kurwa. Gdziemy stąd? No! Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaź stamtąd. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Ciri, wracaj. Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. A jak wszystkie wypoleruję, to co wtedy? Wtedy powie. Co to? Ja. Teraz zobaczę. Temeria, drogę do zimy, maj 1272. Jak się idealnie składa, mamy maj 13. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Nie, powiem ci. Ogólnie Wesemir, słuchaj, bo to będzie tak poryta opowieść, jak sny, o których lekarze mówią, że mają sens, ale tak naprawdę nie mają sensu, bo nigdy się wydaje, żeby sens miał to, że Arthur Morgan pobił, będąc miniaturową wersją, z dużym pistoletem, gnatem jak cholera, randomowego przechodnia w Red Dead Redemption 2. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok... Triss. Yennefer. Zabawne, co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A suszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Dobra, Znajdziemy. Nie o to się martwię.
Widziałeś jej ślady. Coś jej zagraża, a ja nie wiem co. Pędzi na złamanie karku przez bezdroża, pola bitew. Albo gdzieś jej się strasznie śpieszy, albo przed czymś ucieka. W każdym razie w coś się wpakowało. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Ona przecież zawsze pchała palce między drzwi. Tu dworskie intrygi, tam czarodziejskie spiski. Czego się spodziewałeś? Sam nie wiem, że jak już się spotkamy, będzie spokój, chociaż przez chwilę. Spokój? Z Yennefer. Powodzenia. Tego, trzeba wybrać sobie czasami inną. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Mi się śniło. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak. Coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Pora ruszyć. Cały sadczek. Zaraz będzie jasno, pora jechać. To ma sens, bo... Ani czwór. Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieść z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Ja czytam to dobrze. Chodzi o wypchanego. Dobra, wujku, czas powiedzieć prawdę. Tak naprawdę ten jednorożec to służył do ruchania. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Oj, bez wracając miże, do tematu, mówię, że w 2023 wszystko wymyślą. Nawet, że 10-letnie dziecko z 25-latkiem się umówi na randkę, gorzej, że prowadzi do gościńca, a małe para różni już go zatarli. Do bara. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. W ogóle. Będzie bicie. O mój Boże, jak ja nie trafiam. Jeszcze dwa! Maciu, kurwa, super. Ej, bo nie robię obrażeń. Zablokowałem przez chwilę. Masz, kurwa. Punkt adrenaliny. Zadawanie czynnikom ciosu generuje punkt adrenaliny. Każde punkt się pod paskiem przynosi. Gdy rozwiniesz odpowiednio mnie, to się będzie wymagać wykorzystania specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny. Zużywają je. Okay, no dobra. Tak, gdzie przeszły wojska, tam trupojady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Dobrze, wujk Wezmirze. Żywotność można zagrać jedną medytując, oczywiście medytację przez na poziomie trudności, okej. Okay. Dzięki węzeru lub F, żeby wydać żywotność. Zdanie, okej. Okay. Okej, okay. No to bochen chleba sobie opie udzielimy. Biorę tobie, bo ten, tego co powiem, wiem, lód jest tutaj bardzo ważny. Czekaj, wujku Wezmirze, ja tu zbieram. Ptasia czaszka z czarnego kryształu. Coś mi mówi, że należy do Yen. Ależ oczywiście, że tak, ja tam byłem. Skąd byłeś?
Tenka. Kowa. Tak, bierzemy tutaj co te tutaj jest. Wszystko się przyda. Nawet zwykłe gówno troki. Dobra, mamy. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? Okej. Okay. Bonia mam własnego. Bonka. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mm, a wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. Ja pinkole, ale oni spalili. Mieli większego grilla niż Polacy w tym roku. Piszę, a zjemy jakąś kiełboskę grilla. Konie, chałupy żadnej nie podpalimy. Po prostu jestem głodny. Płot. A nie tak szybko. A, dobrze, przygotowanie. Jedziemy? Ale świat. Ja pierdzielę, nie razi świat. Na pomoc! Na pomoc! Przez tym światłem. Bo ja rozumiem, że biegniemy w stronę zachodzącego słońca do stąd. To za zwierzę. Teraz tego się nie spodobała Zosia, to jest zwierzę. Ale ma kurwa brodę. Brodę większą niż te. Albo nie. Czarnobrody. Nie, bez nigdy. Geralt, ciachaj go jak na oko. Zabrał. Konika. Pasztet albo koninę. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Wygląda jak taki typowy średniowieczny giermek. Typowy wieśnio. Ale pierścienie nie ma bogi. Fajne. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Park? Nie, no. Musimy pokazać ludziom w tej wiosce, że mamy jakieś dobre zamiary, że jesteśmy nie wiadomo jacy. To powiem, nic nam jest. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają, że bez zapłaty to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Nie, no nie będziemy chamskim. Ja chcę zrobić miłego, fajnego Geralta, który od czasu do czasu pomacha szabelką i komuś za przeproszeniem spuści ostry w pierdol. Dlatego lecimy. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale... Napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Napiłem się dobrego piwa. A ja wypiję trochę soku z pareśni. Albo jakiego jabłówka złoconego. Okej, okay, w bestiariuszu jest nowy wpis o potworze, gryfie. Dzięki wpisom może dowiedzieć się więcej o potworach. Akurat to się przyda. Czyli kartacz. Olej przeciw hybrydom i art. To pół kocur, pół orzeł. Wiem, że to jest pół lew, pół orzeł. A nie będzie, takim jest
Całkiem jak u ślachcica w herbie, tylko w pazurach niósł nie berło, a prawie truchło. Anonimowy środek ataku gryfa. Gryfy żyły niegdyś w figurach, gdzie polowane się... To jest sprawdzone. Równie. Pasterza ten od... Warto wiedzieć. Jedziesz drogą, przytrzymaj lewy szybko, aby troszeczkę podążać. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Zbierasz się do wioski, zachowuj się. Wydaje się, że strażnicy chroniarzy nie tylko kradzieży na tarczowe zaczepianie. Też nie jest mi widziane. Bliżu siedzi, ok, tablica ogłoszeń. Ok, dobra. Warto wiedzieć. Pięta? Aha! To do mnie problem, dziecko? Żebym ci czasem jeszcze nie strzelił. Gąski! Miesiączki! Dalej, plotka, dalej! Kurde. Tak było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżarł i wiedźmak nic do tego nie wie. No jesteśmy w białym sadzie w karcie. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Wiedźminy? Nie, moi drodzy, Wiedźminy. Oficjalna nazwa klubu Wiedźmińskiego. Nie będę pić z parszywymi odmieńcami. Mam cię, gościu, na oku. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, Wiedźmini. Jadło i napitek na mój rachunek. Co podać? Zapodaj fajne bity, kurna, w tawernie. Rozpieczonego kurczaka. Proszę pani, ma mnie pani jak paczkę żelków. Zobaczmy, ile już jest nagrania, bo... 38 minut? Umówmy się tak, umówmy się, że tutaj zakończymy pierwszy odcinek. Go kontynuujemy od razu z tego momentu, żebym miał od razu dwa nagrane odcinki. Także, dziękuję widzowie, oficjalnie wróciłem na YouTube'a z Petrem Villa. Oj, czekajcie. Kurna, bo mi... Właśnie zobaczyłem, że mi zjeżdża kamerka troszkę. Także czekaj. Nie. Tak się. O. Czekajcie. I tak jest git. Cieszę się, że mogę dla was nagrać tą serię. W ogóle widzę, że powoli robi się noc, bo za oknem. Także troszkę podbijemy światło. No, ale wracając, mam nadzieję, że się odcinek spodobał, będziecie chcieli więcej odcinków Wiedźmina. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, czy wam się seria podoba, czy chcecie więcej odcinków. Także do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao!